historyczny moment. Ja nie pamiętam, będziemy szukać w archiwach po raz pierwszy medal Mistrzostw Polski za Wiśnię, jednocześnie naszej mamy i córki, bo przypomnijmy, że Magda grała z Izą w jednym zespole. No i już mamy, my chyba wstaniemy, Tomek, tak, bo z tego miejsca to my niewiele widzimy. Teraz wstajemy i widzimy już srebrny medal Mistrzostw Polski dla Atomu Trefla Sopot. To są nasze reprezentantki w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. No i myślę, że tak naprawdę zadanie wykonały. Atom Trefl Sopot, wicemistrzyniami Polski w siatkówce kobiet sezonu 2010-2011. No i widzą Państwo, że jednak są szczęśliwe, jednak są uśmiechnięte. Stworzony zespół długo pracowało na tym, żeby te przecież wielkie siatkarskie indywidualności, jakie tworzą Atom Trefl Sopot, zaczęły współpracować. Były lepsze i gorsze momenty, kończy się wicemistrzostwem Polski. No i ten puchar za wicemistrzostwo najpierw w rękach Doroty Świeniewicz, legendy polskiej siatkówki, obok Agnieszka Konieczna, Izabela Śliwa, teraz Derivan Ossoy, Paulina Maj. Na pewno może śmiało rywalizować z Mariolą Zenig o tytuł najlepszej libero sezonu. Ewelina Sieczka, która zmieniła klub Dąbrowę na Sopot. Olga Fatiejewa w trakcie sezonu doszła do klubu. No niestety Turczynki Bos niewiele widzieliśmy. Ela Dzienkiewicz, która jeszcze pamięta Mistrzostwo Polski w Kaliszu. Izabela Bełci, która zdobywała mistrzowskie tytuły jeszcze nie tak dawno w Muszynie. Natalia Duszel, to jest to fajne pokolenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego, Berenika Okuniewska, Sieczka, Duszel, Klaudia Kaczorowska, Magdalena Śliwa, jedna z najwybitniejszych siatkarek w historii polskiej siatkówki, Kinga Maculewicz, po latach wraca do Polski, to jest też bardzo fajny transfer, no i Hiszpanka Fernandez Navarro. Tomek, chyba Derivan Ossoy, to jest mój typ, jeśli byśmy wybierali sobie, a pewnie będą teraz takie plebiscyty wybierania, typowania. Derivan Ossoy, to jest chyba transfer sezonu, jeśli chodzi o zagranicę. Tak, tak myślę dokładnie, bo po pierwsze grała cały sezon i po drugie na takiej pozycji, gdzie no, była naprawdę obciążenie bardzo duże, wykazała się dużą skutecznością, była jedna z podpór tej drużyny. No myślę, że prezes zarządu PGS Krybełchatów, pan Tomasz Zadroga, wolałby, bo to on jest tym możnym sponsorem zespołu z Sopotu, wręczać złote medale, ale widać, że też ogromna satysfakcja, no bo co tu dużo mówić, ten szyld PG ma aktualnie dwa medale Mistrzostw Polski, ciągłe, niezmienne od lat złoto w Bełchatowie i pierwsze srebro w pierwszym roku startu i współpracy z siatkówką z Sopotu na początek. Wcześniej widzieliśmy dyrektora Plus Ligi Kobiet, także wręczającego i gratulującego pana Jacka Kasprzyka. No a teraz jeszcze dla sztabu szkoleniowego, no właśnie, Alessandro Gavini. Tomku, gdybyś miał tak na gorąco ocenić, włoski szkoleniowiec, były trener reprezentacji Turcji, znane europejskie nazwisko, pierwszy sezon w Plus Lidze Kobiet. No pierwszy sezon, wiadomo, drużyna mocna, trener też znany, doświadczony, więc wszyscy spodziewaliśmy się jakiegoś na pewno sukcesu, przynajmniej tutaj zmieszczenia się w trójce i tak się stało, więc oprócz tego, tak jak powiedzieliśmy, no ma już awans do Ligi Mistrzyń, srebrny medal, więc myślę, że początek dobry. Tak, no i ta Liga Mistrzyń, ta na pewno już obecność w przyszłym sezonie na europejskich parkietach, no to jest taki asumpt do tego, żeby budować jeszcze silniejszy zespół tutaj w Sopocie, a to wszystko tak naprawdę ku chwale siatkówki. A to mistrzynie Polski, Bank BPS Muszyniarka Bankro Muszyna. Thank you.
koło. Milena Sadurek, Agnieszka Bednarek-Kasza, Mariola Zenich, Magdalena Piątek, Klaudia Gaczorowska, Katarzyna Gajga, Agnieszka Śródowska, Demis Tampilą, Karolina Welsing, Kinga Kasprzak, każda z tych dziewczyn na różnych, powiedziałbym tak, postsocjalistycznych odcinkach wykonały swoją robotę. A medale wręczają prezes Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej, pan Artur Popko. Jest także prezydent miasta Sopotu, pan Jacek Karnowski, no i przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki, podsekretarz stanu, pan Tomasz Półgrabski. Ole Agiełło po raz kolejny potwierdza, że jest osobowością polskiej siatkówki od wielu, wielu lat. Milena Sadurek po nieudanej przygodzie w Rumunii wraca ze złotym medalem. Agnieszka Bednarek-Kasza to już nie jest młoda utalentowana, to jest ciągle utalentowana, a już doświadczona, a jeszcze ciągle młoda i uznana. Mariola Zenik, instytucja sama w sobie. Magdalena Piątek, kilka bardzo dobrych zmian. Wreszcie pograła sobie w ważnych meczach. Klaudia Kaczorowska, jej wejścia w trudnych momentach w sezonie także dawało ważne punkty. Joanna Kaczor, już bez eksperymentów, na lewym czy na prawym, na swojej ulubionej, przekątnej, z rozgrywającą, kończyła najtrudniejsze piłki. Katarzyna Gajgał, to ona przez większość sezonu rundy zasadniczej była podstawową, środkową. Agnieszka Śródowska, od wielu, wielu sezonów w Muszynie, od wielu, wielu sezonów jako ta druga, ale wchodząca w ważnych momentach. No i dwie Holenderki, które budowały swoje zdrowie, budowały swoją formę i wreszcie mają Kinga Kasprzak, mistrzynie Polski z Muszyny. To najważniejsze pytanie każdego sezonu ligowego w jakiejkolwiek dyscyplinie sportu już padło. Wiemy, kto mistrzem, wiemy, kto wicemistrzem Polski. Refleksja na gorąco, na różowo bym powiedział, bo nas też zasypało różowym konfetti po zakończeniu już sezonu. Aha, 2-1 prowadzi Bielsko w meczu numer 3, więc tam bliżej też rozdania medalu brązowego. Zdarzenia na gorąco o sezonie. Na pewno dojście jeszcze jednego zespołu mocnego do ligi wzmocniło całą ligę, bo zwiększyło konkurencję. Wiadomo, doszlusowały inne zespoły, tak jak Dąbrowa, więc tutaj sporo było takich, zresztą i też z tej dolnej części tabeli było wiele niespodzianek, też wygrywały z tymi najlepszymi drużynami, także nie była łatwa liga dla tych faworytek. Musiały naprawdę się wytężyć, żeby wygrać, i to wszystkich powinno cieszyć, bo zwiększa się konkurencja, zwiększają się wymagania, coraz lepsze zespoły. Oby tak dalej. Szanowni Państwo, jeszcze jedna informacja. Do Plus Ligi Kobiet dołączy od przyszłego sezonu zespół z Piły. Opuścił Plus Ligę zespół z Rumi. No i to są te najważniejsze informacje kończącego się powoli sezonu. Reprezentować nas będą w Lidze Mistrzyń na pewno Bank BPS Muszynianka, Fakro Muszyna i Atom Trefl Sopot. Jeśli uda się tutaj troszkę ponegocjować i użyć przecież naszych dyplomatycznych możliwości, a one są niemałe, być może trzeci zespół dostąpi tego zaszczytu. No ale teraz, Szanowni Państwo,
przez najbliższe miesiące najważniejszą postacią w polskiej żeńskiej siatkówce będzie kto? Raz, dwa, trzy, zaraz się pokaże, a pokaże go Piotr Galiński. Oczywiście, że tą najważniejszą postacią w najbliższych miesiącach będzie trener Jerzy Matlak i jego reprezentacja, bo przecież dużymi krokami zbliżymy się do tegorocznej World Grand Prix, ale panie trenerze, porozmawiamy najpierw o tym, co za nami. Troszkę szkoda chyba, że tylko trzy mecze finałowe. No na pewno lepiej by było, jakby ta rywalizacja troszeczkę była dłuższa, a tak to się w możliwie najkrótszym scenariuszu to wszystko skończyło, ale widać na tej sali, że wszyscy są zadowoleni. No to z tego powodu trudno mieć jakieś tutaj swoje własne większe uwagi, ale tak jak powiedziałem, na pewno potencjał Sopotu był, jest chyba dużo większy niż to, co dajmy na to nawet w tym dzisiejszym meczu czy w ostatnim Muszynie było pokazane. Ja myślę, że to wejście do finału tak jakby uspokoiło ten zespół, że to, co miały w tym roku, dajmy na to, jakie plany czy jakie zadania, to wykonały i nie widać było jakiejś takiej większej woli, żeby wygrać coś więcej. A przecież mogły o dużo więcej się postarać, chociażby pokazał to ten pierwszy mecz Muszynia. Czyli mówi pan o tym, że no, zaklepały sobie, można powiedzieć, w przyszłym sezonie Champions League i tak troszkę nam przysnęły Sopocianki. No to było widoczne, ale tak jak powiedziałem, jeżeli wynika z tego wszystkiego, co na tej sali się dzieje i z przyjęcia ludzi i tak dalej, że to wszyscy uznają za bardzo wielki sukces, no to może one też tak myślą, a ja myślę osobiście, że mogły dużo bardziej powalczyć. Muszyna po rocznej przerwie wraca na pierwsze miejsce, no wzmocniła się bardzo przecież przed tym już, który za nami sezon, no i widać tą pracę trenera Bogdana Serwińskiego. Muszyna, można powiedzieć, że miała nowy zespół, ale zawodnicze, które długo ze sobą grały, a szczególnie grały ze sobą w kadrze, prawda, bo mówię, cała szóstka zawodniczych, które tutaj było oprócz tych Holenderek, no to są jednak kadrowiczki i było widać po nich, że one się ze sobą rozumieją na tym boisku i w sumie przez ten cały sezon grały najlepiej i na pewno zasłużenie wygrały to Mistrzostwo Polski, a wcześniej i Puchar, chociaż mówię, tak jak mówię, troszeczkę wszyscy mamy niedosytu, że na pewno nie one, nie? Że to się dłużej nie potoczyło. No to teraz popatrzmy przez pryzmat reprezentacji. Jak oceni pan zawodniczki? No bo tutaj pan miał właściwie całą reprezentację Polski. No tak, ale to niektóre z nich były na krzesełkach rezerwowych. Dużo jednak w tym finale, chociażby w tym meczu, było zawodniczek cudzoziemek. I te, które, na które człowiek liczy, na które chciałby, żeby one grały w najbliższym czasie, no to nie zawsze często przebywają na boisku i to jest kłopot. Jakie teraz plany reprezentacji? No, one dzisiaj skończyły mecze, a reprezentacja spotyka się 23 w Warszawie na badaniach i 24 zaczynamy pierwsze przygotowania w Szczyrku. Dziękuję ślicznie. Tyle trener polskiej reprezentacji Jerzy Matlak. A rozmawiał z trenerem polskiej reprezentacji Piotr Galiński. Tak jak wspomnieliśmy, teraz te wszystkie nasze serca się połączą, nieważne czy ktoś z Muszyny, czy z Sopotu, czy z Dąbrowy, czy z Bielska, Piły, Mielca, Białego Stoku i tak dalej, wszystkie serca będą biało-czerwone, bo rozpoczyna się sezon reprezentacji Polski kobiet, a przypomnę, Mistrzostwa Europy w tym sezonie. My do tych Mistrzostw Europy startujemy z brązowymi medalami wywalczonymi w sposób nieprawdopodobny. Ciągle zostanie nam ta impreza, ten europejski czempionat sprzed 2 lat z Łodzi w pamięci. Tomku, no a my mamy tak naprawdę przerwę na jakąś małą, co najwyżej herbatę, po 20 się nie je, więc nie ma co jeść, bo już niebawem będziemy widzami, tak jak państwo, i będziemy oglądać inaugurację w Lidze Światowej. Reprezentacja Andrea Anastazji kontra Stany Zjednoczone. Będziemy to państwu dziś pokazywać. Jakie tutaj nadzieje? No zobaczymy, w jakim składzie przyjadą Amerykanie. Czy, bo widzimy, Amerykanie co sezon albo odmładzają, albo próbują różnych zawodników, bo oni się przygotowują głównie do Olimpiady, ale zobaczymy. Zresztą nasz zespół też będzie w innym takim zestawieniu niż zwykle, bo sporo tych doświadczonych zawodników szóstkowych w tej chwili poprosiło o czas wolny. Przepraszam łaskawie panie, no ale musiałem wykorzystać, że obok mnie siedzi mistrz świata, mistrz olimpijski i trzeba było chłopaków zagadnąć. Szanowni państwo, złoty medal dla Banku BPS Muszynianki, srebro dla Atomu Trefla Sopot, brąz rozstrzyga się czy teraz, czy dłużej, to jeszcze nie wiemy, w rywalizacji Bielska z Dąbrową. My się będziemy żegnać. Tomasz
Wójtowicz, Krzysztof Wanio, ale Piotruś jeszcze będzie z nami.